Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Pan Radowicz, a to jest kolejny odcinek symulatora Euro Truck Simulator 2. Dzisiaj jesteśmy sobie w firmie Norsken i będziemy przewozić bardzo fajny ładunek. Możemy się tu porozglądać, możemy się przejść kawałek. Rozglądać się, jak ta firma wygląda. Tu jakiś pan sobie siedzi na skrzynkach piwa, nie wiadomo co robi. Security więc pewnie pilnuje, żeby nikt nie wszedł do firmy. Mamy tu również przyczepy, jak i double, jak i zwykłe przyczepy. Chłodnie nawet mamy. NL zestawień stoi tu. Na samym tyle, ponieważ jest to ładunek rzadko spotykany. Już widać naszą ciężarówkę, jaką dzisiaj pojedziemy. Jest to czołg. Czołg, który będziemy transportować z jednej fabryki do drugiej. Bliżej miejsca docelowego, gdzie będzie akurat potrzebny. No. Coś nowego, coś czego jeszcze nie było, więc cóż, wsiadamy sobie do naszej ciężarówki i ruszamy dalej. W traskę wybrano cel podróży. Uruchommy sobie silnik, rzucamy sobie po malutku jedyneczkę i ruszamy. Bez żadnego przedłużania. Informując Państwa, ładunek ma 55 ton. Pojedziemy sobie do Stevenger, do firmy DFDS Logistics. Mamy na to 13 godzin na nowo, 27 godzin jako czas zleceń. Wiadomo, no w 13 godzin bez spania nie da się jechać bez przerwy. Ramy już nam otwierają. Zobaczcie tylko jeszcze, co my fajnego mamy w tej ciężarówce. A mianowicie skrętną tylną oś. Coś, co rzadko można zobaczyć chyba wśród ciężarówek w Euro Trucku. Z takim ładunkiem to już dwójki ruszać to ciężko. Więc lepiej po malutku w jedyneczkę. Przygotuj się do skrętu w prawo. Aż swoją drogą będziemy jechać sobie z Orebro do Stevenger. Już to powiedziałem. Tak, jeszcze na mapce sobie zobaczyliśmy. Skręć w prawo. Więc skręcamy sobie na skrzyżowaniu w prawo. Trzeba uważać, bo jednak dosyć długi jest ten czołg. Jak to zresztą na czołg przystało. Musi mieć jakieś tam wymiary. Przygotuj się do zjazdu w lewo. Zjedź zjazdu w lewo. No innej drogi w sumie to nie ma niż w lewo. A co to się wydarzyło? Przepraszam bardzo. Jakieś dziury. Dobrze, że mamy ten fotel. Taki fajny, że nam niweluje te dziury. I zawieszenie miękkie też mamy swoją drogę. Oraz mało paliwa. Tylko 46% wypadałoby o tym pomyśleć, żeby
Jeśli tu masz na stację zjechać, albo tu sobie zjedziemy na stację. Lepiej będzie. Dobrze, więc rozpędzamy się, no też sobie. Z 94 na tym pomecie pachnie. No czołg jest dosyć szeroki, bo się ledwo co tu na pasach. Trzymaj się prawej strony. No jest dosyć szeroki. Mogę to powiedzieć. Ja tu mam się trzymać prawej strony. Zjedź w prawo. Będę tym ciężarówkiem też niestety. Jeżdżę razem z nami. Musimy uważać, bo mamy naprawdę ciężki ładunek. Więc retarder, to jak widzicie, nic nie pomaga za dużo. Przejedziemy, przejedziemy. Jedzie, 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 jedzie. No i co? Jak to widzę, że kiepsko im to idzie. A mi też kiepsko idzie, bo mam ciężki ten ładunek, jak już powiedziałem. I ciśniemy, ile sił ma ta ciężarówka, tyle ciśniemy. Jeszcze pół biedzi wykorzystajmy. Chyba tak. Znaleziono sygnał GPS. System gotowy do pracy. Tak, możemy nie dojechać. Dobra, chyba znowu już do wypasy będą. Są wypasy i przed nami jest stacja pani. Już nie będziemy go tu wyprzedzać, bo nie ma to sensu. Lokioton, czy jakoś tak. Nie umiem co bardzo tamtych języków. No ale jakoś tak to wyleciało. Bo to trzeba na tą stację się robić. Dobra, z tym czołgiem to najlepiej powiedzieć. Dobra. I tankujemy. Wszystkie ciężarówki, które oczywiście przejadą, też widzę ładunek wojskowy. Rozbujać z powrotem cały zestaw 55 ton, to nie będzie takie proste. Jedź prosto. Co jest? Auto trend czasami wolniej zmienia niż ja to robię swoją drogą. Thank you.
dajcie wzniesienie i już nie mamy nocy prawie. Ja w tej ciężarówce nawet w miarę dobrze się nie idzie. Teraz jeszcze Państwu powiem, ile my tu mamy pani w tej naszej ciężarówce. 750 pani. No nie tak, nie tak mało. Dobrze, ten pomaci 90 lecimy. Z tym. Jedź prosto. Żółty samochodzik na zawsze, tak? A te wyboje na tej drodze naprawdę są. A ja zwężenia na jeden pas. Ajajku. To ci oczywiście zarobę mnie hamować, tak? Jeszcze w prawo musieli skręcić. Jedź prosto. Ja 70, więc się nie dziwię, że tak jedzie. 70. Tego nie było. Nasz symulatorze czasami tak można, chociaż jak ktoś z przodu zirytuje, to... Hej, pamiętajcie, drodzy Państwo, jest to tylko symulator, żeby komuś nie przyszło do głowy, żeby tak robić naprawdę. To było naprawdę niebezpieczne, no ale w symulatorze może coś takiego zasymulować. Od tego w końcu jest symulator. Żeby symulować różne rzeczy, różne sytuacje. Już tylko tujemy tą ciężarówkę, że już mamy 90% paliwa znowu. Jedź prosto. Dziś lekkie ścinki się zdarzają czasem, ale jest to spowodowane nagrywaniem, nie? Jest jakaś boczna dróżka, którą też można pojechać. Rzeczy też się nie robi, bo już mamy tutaj działkę. Nie wyprzedzamy na podwójnej ciągłej. No właśnie, dlatego się nie wyprzedzamy na podwójnej ciągłej. A ja teraz porobiłem jakieś dziwne rzeczy. Chyba się stało. Czym naklikało? Symulatorowe życie. O,
przecież złączyłem ten bieg. Znaczy ten czołg robi swoje, że ta ciężarówka nie jedzie tak jak powinna, bo ciężko hamuje. Teraz mam osi, które by mogły zahamować. Górki nas spowalniają. Wracają ceny paliwa, bo zostało 80%. Jedź prosto. A dziura. Na ciężarówkę, no jak można to zobaczyć po tych kamerach zamiast starych, nie? No to będzie ostry podjazd. Możemy już sobie zawczasu doprowadzić bieg. Mistrzyni pieniu, więc ten już w tej chwili dłużej zajmowałby niż automat, który ja robię. No coś czuję, że na tamtym zbiorniku paliwa to by się mieli ciężko, żeby do tej stacji dojechać. Tak mogłoby to być bardzo na styka, to by mogło nam wystarczyć. To co to miały być za wyboje? Jakieś dziwne. Przejechaliśmy przez granicę. Na góry na razie, raz, raz petardę. Także jeszcze trzeba sobie radzić. Jakieś dziury dziwne, nie wiadomo co. Przygotuj się do skrętu w prawo.
czemu w prawo? Skręć w prawo. Zjedź pierwszym zjazdem. Zjedź z ronda. To normalnie skrzyżowanie. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Zjedź z ronda. Trzeba bardzo dobrze wziąć ten zajazd. To długie. A na trzeba krótko nie jest. Dobrze, drodzy Państwo, ale to już dokończymy w następnym odcinku, więc komentujcie, subskrybujcie, ja się z Wami żegnam i do zobaczenia, na razie, cześć, pa, pa.